Siemanko wszystkim, witam was moi drodzy serdecznie z tej strony Yuken. A dzisiaj taki szybki poradnik, ponieważ zadawaliście pytania w komentarzach, jak wziąć udział w tym Winterland, w tym evencie świątecznym. Też wrzucam właśnie odcinki ostatnio z tego świątecznego eventu i właśnie zadaliście pytanie. Były takie pytania, że komuś coś tam nie działa, ktoś inny pytał, jak wziąć w tym udział, więc tak na szybko wam, moi drodzy, powiem. No pierwszą rzeczą, którą na pewno musicie zrobić, żeby wam to działało, to jest wejść na stronę World of Track i tutaj założyć konto. Rejestrujecie się, wpisujecie maila, hasło sobie ustalacie, potwierdzacie hasło, pewnie na maila przyjdzie wam kwestia potwierdzenia hasła, wklikacie w linka aktywacyjnego, macie konto, jesteście zalogowani, wszystko super. Pierwszy krok do tego, aby wziąć udział w evencie świątecznym, jak najbardziej już przed wami, ale to jest dopiero pierwszy krok. Drugą rzecz, jaką musicie zrobić, wtedy wchodząc w Eurotracka, w swój profil, tutaj akurat ja jestem już w Eurotracku, ale jak wchodzicie w swój profil, musicie wpisać tego samego maila, czy ten sam login, który podawaliście, rejestrując się na stronie World of Track. Czyli wpisujecie tego samego maila, na którego się rejestrowaliście, wpisujecie to samo hasło, które tam wpisaliście. Proponuję wam również zaznaczyć opcję zapamiętania hasła i klikacie połącz. Łączy wam profil Eurotracka z World of Track, czy tam American Tracka, no ja mówię akurat na przykładzie Eurotracka, bo takiego posiadam, więc nie będę mówił na przykładzie czegoś, czego nie mam. Łączycie to. I jest super. Jak widzicie, ja tutaj też mam swoją tablicę o nazwie Yuken. O ją również właśnie w World of Tracku sobie ustawiłem. Także tam mam też ustawioną swoją własną tablicę rejestracyjną. Tam możecie jakieś jeszcze szczegóły sobie, nie wiem, zdjęcie profilowe wgrać. Takie tam pierdołki. No to już nie będziemy tak się w to zagłębiali. I tutaj jeden z kolegów napisał w komentarz, który mówi, no dobra, że wszędzie jest zalogowany tu, jest zalogowany na World of Tracku, a jednak ten Winterland mu się nie pokazuje, ten event świąteczny. Dlaczego tak może być? Pierwszą z opcji może być właśnie to, że gdzieś, no czasem pamiętajcie, Eurotrack się aktualizuje, może was wywaliło, wylogowało w samym Eurotracku stamtąd, więc należy zawsze sobie sprawdzić. Po pierwsze w przeglądarce, czy jesteście na pewno zalogowani na profilu, co nie ma znaczenia, bo tu Eurotracku jest to ważniejsze, więc przy wchodzeniu po prostu do gry, do Eurotracka, kliknijcie zawsze sobie edytuj profil i sprawdźcie, czy w tym profilu na pewno jesteście zalogowani. Tak jak mówię, proponuję zapamiętać hasło, zapamiętać logowanie, będzie o wiele łatwiej. Zawsze lepiej sobie kliknąć to połącz, to na pewno nie zaszkodzi. Ale może być jeszcze drugi powód, dlaczego ktoś nie może wziąć udziału w tym evencie świątecznym i to może być ten powód, który myślę, że jest problemem tego kolegi, który o to pytał. A więc, moi drodzy, no bo event świąteczny, tak, wymaga jeżdżenia na północ do krainy, do wioski Świętego Mikołaja. Mamy odwiedzać jednak te kraje, no, bardzo daleko na północy, tak. Często one odbywają się również, czy to przez Łotwę, Estonię, gdzieś tam Finlandia się o to zahacza. I wydaje mi się, że no, głównym powodem, zresztą ja sobie tutaj zobaczę na mapie świata, gdzie ja się teraz znajduję, ja akurat ostatni robiłem, no jestem, tu są Helsinki, Tallinn, jak widzicie, ja tutaj jestem chyba gdzieś w Estonii, bo Helsinki już są wyżej, ale ja tu jestem chyba gdzieś na Tallinn, tak, jestem tutaj w górze Estonii, jak dobrze kojarzę, więc wydaje mi się, że to jest główny powód, dla którego być może ty nie możesz wziąć udziału w tym Eurotracku. Nie chcę na 100% mówić, że tak jest na pewno, bo ta wioska Świętego Mikołaja to jest i tak przecież teleportujesz się przez portal, więc tak naprawdę zwróć uwagę, tej wioski Świętego Mikołaja tak naprawdę nie widzisz na mapie. Jakbyśmy tu nawet w mapę świata weszli, gdzie jak bardzo bym się nie starał, zwróćcie uwagę, to nie znajdę wioski Świętego Mikołaja. Bo to jest wszystko, jakiekolwiek bierzesz zlecenia, zresztą zaraz ci pokażę, a może źle też zlecenia brałeś, robisz rynek pracy i wykonaj dostawę. To jest jedna opcja,
ale jeżeli już jesteś połączony i chcesz tylko i wyłącznie świąteczne, no to klikaj to, bo tam nie będziesz miał świątecznych. I zobacz, przeglądaj zlecenia, no i w tym momencie, o zobacz, robi się synchronizacja, ja tu mam jakieś fajne zlecenia na naczepy i to są właśnie jakieś, wiecie, jakieś zlecenia mikołajowe. No nie wiem, dlaczego pod Mikołaja każą mi tutaj jakieś łodzie transportować, ale myślę, że chyba wezmę sobie jeden taki właśnie dłuższy kursik, zrobię po to, żeby w manie trochę przebiegu nabić i żeby też troszkę kasy zarobić, bo też ostatnio było dużo wydatków. Ale jak widzicie, te takie tańsze, jak chcecie te kursy robić takie szybsze, to macie coś takiego. I jak widzicie, WL to jest chyba nazwane wioska po prostu Świętego Mikołaja, więc wy z danego miejsca wybieracie do portalu. Tutaj już widzimy na mapie, że jak tutaj przyjmę, tutaj mamy portal, tak? Ten portal jest zawsze na mapie tak zaznaczony przy danym zleceniu. No weźmy, więc te, które macie z naczepami takimi, powiedzmy, no stricte świątecznymi, tak? O, i tutaj też nam zaraz portal pokazuje. Zobaczcie, tutaj mamy na przykład w Estonii. Ja chcę dlatego przejrzeć, żeby nie gadać głupot. Kolejne zlecenie na Świętego Mikołaja z Estonii. I tak jak mówię, tych tutaj zwykłych z cysterną czy z naczepą zwykłą nie biorę pod uwagę, bo to nie są świąteczne takie stricte, nie? Z tą, wiecie, magiczną naczepą, tak? Świętego Mikołaja. Mi tu akurat tylko dwa wyskakują. Jeszcze sobie odświeżę może, żeby wam to pokazać. Zobaczcie, na początku mam oczywiście jakieś tam dłuższe zlecenia, ale to też jest, jak widzisz, na przykład zlecenie z Estonii Stalinu. Ono mi to akurat pokazuje, bo co zwróciłem uwagę i to też jest dosyć istotne przy tym World of Trucks, przy tym konkretnie evencie świątecznym, to zobaczcie, że będzie wam kursy pokazywało z miasta, w którym wy jesteście, więc może być tak, że jak jesteś w Polsce, będzie inaczej. I też dziwię się, że to jest w sumie tak zrobione, bo masz dużo miast w Polsce, czy tutaj gdzieś w Niemczech, które jeszcze tutaj są, powiedzmy, przez graczy nieodkryte i tak będziesz mieć portal, ale zobaczmy, jak ja nawet sobie... Widzicie? Więc to też mi nie będzie działało, nie? Ja tylko mogę brać z miejsca, w którym jestem. Ale wiecie co? Żeby nie być gołosłownym, mnie to jakby nic nie kosztuje dla widza, warto to zrobić. Znaczy nic, no coś kosztuje, ale ja sobie zrobię szybką podróż do Poznania. Dla widza wydaję 6000 w grze. Także mam nadzieję, drogi widzu, że docenisz i zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem. Przeniosłem się do Poznania, przy okazji akurat sobie zrobię kimono, bo tam ktoś też się pytał, jak to jest, że ja mam tyle pieniędzy. No mam, bo śpię często 3 razy pod rząd i właśnie zaraz się udam spać. Ale chciałbym sobie teraz, kiedy się przeniosłem do Poznania, wchodzę w wydarzenie świąteczne, przeglądaj zlecenia. Musi to się zesynchronizować i zobaczcie, wtedy mam z Poznania... I pokazuje mi portale. Oczywiście, po pierwsze, ja nie wezmę zlecenia z Poznania, bo to już jest miasto, które ma 1000 na 1000 jako cel społeczności. Raczej wziąłbym z Wrocławia, nie? Ale po to się przeniosłem, żeby wam pokazać, że teraz te świąteczne zlecenia będzie wam zawsze pokazywało. Oczywiście mówię poza tym jakieś tutaj, wiecie, ekstremalne, nie? Ale te świąteczne zlecenia będzie wam zawsze pokazywało z miasta, w którym wy w danym momencie jesteście. Ja akurat tutaj w Poznaniu mam tylko 2 zlecenia z tego, co widzę. Więcej mi się chyba nie chce pokazać. Więc to jakby, co teraz wam pokazałem, obala ten mit, że kolega nie ma DLC. Że nie ma Litwy, Łotwy, Estonii. No bo początkowo myślę, że no może to byłby powód, że nie masz jakiegoś DLC. Ale z drugiej strony nie było o tym napisane nic w całym evencie świątecznym, tak? Co jedynie masz, że Christmas Market, tak? Że tam do czekolady, o Jezu, do fabryki czekolady, tak? A Post Office, to są właściwie takie miasta. To wszystko, co tutaj jest wymienione, to jest takich 5 miast, które są w tej, no nazwijmy, wiosce Świętego Mikołaja. No. Ale nadal, tak? Nadal, bardzo ważna informacja, ty się tam teleportujesz przez portal, czyli masz tam raptem 100... Zresztą widzicie moje 2 poprzednie odcinki, gdzie robiłem te kursy, więc możecie zobaczyć, jak to wygląda. Jedziesz maksymalnie 100 km z danego miasta, masz znaleźć portal, zaznaczasz portal. Najbliższy oczywiście na mapie do tego portalu się dostajesz i
jesteś w wiosce Świętego Mikołaja i tam już dostarczasz. Zazwyczaj tam nie jest więcej niż 100 kilometrów w tym fajnym śniegu do przejechania. I to są te pięć tych lokalizacji, do których dostarczasz, ale te pięć lokalizacji tak naprawdę jest jakby w tym miejscu, do którego się przenosisz. O, może tak ci powiem. Tam, gdzie się teleportujesz, tam jest pięć, to się nazywa miasta, bo jak ja jeździłem, mi ewidentnie pokazywało, odkryłeś miasto i właśnie te nazwy tych miast. Jak tam po tym teleportowaniu się wejdziesz sobie w mapę, to zobaczysz, że z tego jakby miejsca teleportu, że tak powiem, nie jesteś w stanie wyjechać. Tam jak już wjedziesz, musisz zrobić zlecenie, jechać na portal, czy wziąć zlecenie kolejne i portalem się teleportować. Nie ma możliwości, każda droga będzie ślepa. Masz pięć dróg na różne strony świata i każda kończy się ślepą drogą. Nie wyjedziesz stamtąd, więc jakby tam też nie dojedziesz. Z drugiej strony patrząc, jeżeli ja jestem teraz w Poznaniu, tak, bo się tutaj szybką podróż zrobiłem, to zwróć uwagę, że znowuż z Poznania nie dojedziesz do wioski Świętego Mikołaja, bo zupełnie nie wiesz, gdzie ta wioska Świętego Mikołaja jest. Nie ma jej na mapie. Więc jakby tutaj to, że nie masz DLC, raczej bym wykluczył. Nie chcę gadać głupot na 100%, czy brak DLC może cię pozbawić, ale z drugiej strony ja też nie mam wszystkich DLC. Owszem, mam Litwę, Łotwę, Estonię, mam Szwecję, to by się wszystko zgadzało, kraje północne mam, ale nie mam wszystkich, nie mam Francji, nie mam Włoch, nie mam Iberii i tam czegoś jeszcze chyba, nieistotne. A mi to jak najbardziej działa, więc ja myślę, że bardziej powodem może być, że coś ci nie połączyło się, że profil ci się nie połączył z World of Trucks i ewentualnie, że jakieś hasło masz ustawione, którego nie pamiętasz, źle wpisujesz hasło, nie połączyło ci i dlatego ci to nie pokazuje. To jest jedyna moja teoria, jaką mógłbym ci powiedzieć. Nie widzę innej możliwości. Jeszcze jest taka opcja, że masz jakieś może mody zainstalowane. Nie, absolutnie nie podejrzewam cię od razu o jakieś mody oszukujące z kasą i tak dalej, tylko mody, ja sam miałem mody, na przykład mod ze śniegiem, prawda? Miałem ten mod i też wam o tym mówiłem, ten mod niestety nie działa w wersji 1.4.9 po update'cie, bo w sumie teraz już jest wersja jeszcze nowsza, bo update przecież wszedł do tego świątecznego wydarzenia. Także raczej bym tutaj problem widział w tym, że albo źle wpisujesz hasło i przez to ci nie łączy, albo po prostu któryś z modów niedziałających po prostu ci psuje mechanikę gry. Odnośnie modów to oczywiście nagram kolejny odcinek, bo też było to pytanie, jakie mody polecam. Pewnie, że tak kilku używam, ale to jest niestety taka rzecz, którą co jakiś czas trzeba aktualizować, bo jeśli chodzi o odcinki, bo może być tak, że nagram, powiem dzisiaj, a wejdzie aktualizacja i już to będzie nieaktualne. Także to też będę musiał dokładnie podkreślać. No tu jest wszystko ładnie, widzicie, opisane, że masz zrobić 15 ogólnych dostaw, tak? A 5 takich dostaw, można powiedzieć, specjalnych, tak? Ja już tam mam, widzicie, 2 na 5 zrobione i 4 na 15, także powoli mi to idzie, ale będę robił za chwilkę oczywiście po nagraniu tego odcinka kolejne. No i tu masz wszystko ładnie odpisane, zobacz, tu jest dokładnie też opisane, że musisz mieć połączone z World of Trucks i oczywiście profilem World of Trucks i tam oczywiście tą nagrodę też odbierzesz. No i to tyle, no myślę, że tu więcej nie ma co się rozgadywać. U mnie, jak widzisz, to działa. Przeniosłem się do Poznania i śmiało z tego Poznania tą dostawę mogę zdobyć, także nie ma problemu, jak widzisz, mam. Cały czas mi to się synchronizuje, bo to jest wtedy wersja online. Akurat z Poznania, tak jak mówię, raczej kursu nie będę robić, bo już jest, więc raczej się teleportuję do Wrocławia i z Wrocławia wezmę sobie zlecenie i zrobię to też przy was. No tak dla widza po prostu. Zrobię to też, moi drodzy, przy was. I sobie wezmę zlecenie, które oczywiście już zrobię poza odcinkiem. No starałem się pomóc. Myślę, że udało mi się, kolega, jakoś pomóc, doradzić. Jeżeli mówię, doceniasz moje staranie i chęci, to będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem. Dobra, ja tutaj sobie wezmę zleconko i to już tak na koniec też ci pokazuję. Zobacz, szacowana odległość 80 km, no tyle mniej więcej masz do odbycia.
Zależy, jaką tam dostawę weźmiesz. No nie są to jakoś opłacalne dostawy, ale to bardziej chodzi o frajdę niż o kasę tutaj. I ja jakoś wiem, że mógłbym w tym czasie robić drogie dostawy po nawet, nie wiem, 400-500 tysięcy, ale te mnie bardziej kręcą jako takie po prostu taki event świąteczny, magia świąt. I tutaj zaraz ci się na mapie, jak widzisz, pokazują takie kółeczka i ja już zrobię rozpocznij dostawę, żeby też ci to pokazać. Chociaż było to w odcinku, ale to chcę tylko ci pokazać na koniec, drogi widzu, żebyś wiedział, a jak nie, no też zachęcam do obejrzenia poprzednich odcinków, tam też przynajmniej dwa kursy zrobiłem odnośnie właśnie tych dostaw. O, znowu będziemy jechali do fabryki czekolady. No tego już na odcinku nie zobaczycie, tym konkretnym. To już zrobię poza odcinkiem, ale chciałem ci pokazać, co tam ewentualnie może być. Oj, coś długo nam się w ogóle to wczytuje, jak widzicie. Także być może serwery też są przyciążone i może być tak, że czasem, widzicie, działa coś dłużej. Widzieliście, bardzo długo mi się wczytywało. Co też jest no, jasnym sygnałem, myślę, na to, że mogą być serwery przeciążone, bo pamiętajcie, że dużo ludzi może brać w tym udział. Aha, teraz ci nie pokażę, bo ja najpierw muszę i tak jechać do firmy, więc dostajesz takie coś, jedziesz do firmy po zlecenie, odbierasz towar i będziesz miał te takie kółeczka, te takie portale zaznaczone, wybierasz sobie na mapie najbliższy portal, na niego możesz sobie GPS-a ustawić. Jedziesz na ten portal, te portale często, mogę taki protip, to pokazałem w ostatnim odcinku zresztą z trasy, często te portale znajdują się gdzieś na przykład na stacji benzynowej. Widać, że to jest ewidentnie portal, tam taki śnieg leci po prostu. Musisz wjechać w ten portal, nacisnąć E, czyli zgasić silnik i enter, przenosisz się do magicznej krainy, gdzie jest dużo śniegu i tyle, i tyle. No to myślę, że chyba udało mi się tobie wszystko powiedzieć, raczej niczego nie pominąłem, jak wziąć udział w tym evencie świątecznym. Także życzę ci wspaniałego dnia, wieczoru, czy kiedykolwiek to oglądasz. Trzymaj się, do następnego odcinka. Cześć!